Tak, nie do czytania, a jednak powinniśmy i powinnyśmy czytać. Powinniśmy się zastanawiać nad sytuacją przedstawiciela młodego pokolenia, które wpadło w tryby historii i musiało na to reagować. Przecież Krzysztof Kamil Baczyński był osobą wybitną, a jednocześnie ciężko chorą, niegotową do tego, żeby wziąć karabin do ręki, a musiał to zrobić. Więc jego poezja pokazuje, w jakim sensie pewne rzeczy nas przerastają i musimy do nich dojrzeć. Młody poeta, 20-letni, dojrzewa do katastrofy. We wspaniałych wierszach, ale też w świetnej takiej społecznej postawie. Już Kamila Baczyńskiego jako nastolatka, który angażuje się w sprawy społeczne II Rzeczpospolitej, działa w Spartakusowcach, Związku Młodzieży Socjalistycznej, bo widzi nierówność, widzi niesprawiedliwość. Zresztą jego rodzina to rodzina intelektualistów. Stanisław Baczyński, ojciec, jest wybitnym krytykiem międzywojnia, matka, jakby powiedzieć po mickiewiczowsku, z matki obcej, prawda? Pochodzenia polsko-żydowskiego. To podobna sytuacja jak u Różewicza. A matka przecież widzi, jak wygląda kultura, jak wygląda życie codzienne, życie publiczne w Polsce międzywojennej. Krzysztof Kamil Baczyński tym wszystkim nasiąka i odpowiada tak, jak trzeba odpowiedzieć. Niezłomnie, odważnie, bezkompromisowo i za pomocą pięknej poezji. Na pewno, ale nie w takim rozumieniu, jak to robi kultura masowa w tej chwili, że wystarczy sobie przykleić plakietkę na koszulce albo coś wytatuować i zapomnieć. No, Baczyńskiego musimy przemyśleć, bo to jest poezja niejednoznaczna i trudna, i piękna, i pełna przemocy, ale jednocześnie pragnąca przecież zwyczajnego, codziennego życia. Więc byłby to taki idol, który z konieczności wybiera opór i poświęcenie, ale to wcale nie jest dobre. To nie jest dobry wybór i oby nigdy taki nie nastąpił, więc gdyby młodzi ludzie chcieli nosić koszulki z Baczyńskim, to po to, żeby pamiętać, żeby nigdy więcej nikomu nic takiego się nie zdarzyło, jak to miało miejsce w życiu Baczyńskiego. Oprócz tego, że to są wiersze o tym, że przyszło całemu pokoleniu umierać w tragiczny sposób, to są wiersze o miłości, o przyjaźni, o fascynacjach literackich. To imię Kamil przecież wprost nawiązuje do wielkiego Norwida, do tradycji literackiej. No, o miłości do swojej małej ojczyzny, czyli do Mazowsza, do tych lasków, piasków. Nic nadzwyczajnego, ale gdy ktoś tam urodził się i dojrzewa, to miejsce kocha. To każdy i każda z nas ma takie miejsce, ma takie lektury, ma takie fascynacje. U Baczyńskiego tylko po prostu one zostały pięknie opowiedziane.